Nie wiem, czy dźwięk na winylu jest najlepszy, prawdę mówiąc, ale na pewno jest najbardziej zbliżony do percepcji człowieka, ponieważ on był analogowo nagrowany, nie był remasterowany, spłaszczany. Te fale płynące z winyla najbardziej pozytywnie jako nośnik muzyczny działają na mózg. I właśnie chyba dlatego też ludzie lubią słuchać, lubią oglądać okładki, które są często dziełami sztuki. Oprócz tego, że zawierają tracklistę, to jeszcze czasami jakąś bardzo fajną grafikę, jakieś fajne opisy utworów. Myślę, że słuchanie muzyki na Spotify czy na innych serwisach streamingowych nie ma tej jakości, może nie jakości, ale nie ma tego efektu celebracji. Ja często słucham w pracy muzyki jakiejś takiej filmowej lub jazzu, żeby lepiej się pracowało. No, jest to tak trochę machinalnie, że gdzieś tam w tle sobie leci na słuchawkach i tak dalej, no a jednak ten winyl to trzeba, zwłaszcza w przypadku długich płyt, no to trzeba go na talerz położyć, zmienić stronę, a jak jest album wydany na trzech płytach, no to kilka razy. Cały instrument i cała muzyka puszczana z winyli to jest, myślę, że początek w ogóle tego, żeby odpalić sobie tą muzykę, wlać lampkę pysznego wina z ukochanym i spędzić super czas i wtedy wystarczy tylko ta muzyka właśnie z tych dźwięków, z tego instrumentu.